heart, very objectively speaking. Polish Scouting Organization of Illinois, Związek Harcerstwa Polskiego. Witamy serdecznie ZHP, które istnieje już ponad 100 lat, a w Chicago czynne jest stale od 1949 roku. Na czele członkowie zarządu obwodu, harcmistrzyni Beata Pawlikowska i druhowie Robert Musiałowicz i Witold Pawlikowski. Kupiec harcerek Tatry prowadzi po harcmistrzyni Aleksys Kulankiewicz. I kupcu harcerek mój wnuczek Julian. Kochasz babcię czy nie? Dobrze. Witamy wszystkie skrzaty. Skrzaty Biedroneczki są w kropeczki. I skrzaty Kubusia Kochatka. I skrzaty Żabki. Machajcie, wszystkie Żabki machają. Tak, dziękuję. I teraz idą zuchy. Motylki, wszyscy machają. Czuj zuchy. Motylki, zielona łąka. Szarotki, witamy serdecznie. I drużyny łówca harcerek Tatry, prowadzone przez drużynową harcmistrzynię Dianę Ciepielę. Równym krokiem. The Polish Scouting Movement was founded over 100 years ago. Scouting in Chicago has been in existence for over 60 years. Witamy chłopiec harcerzy. Warta prowadzi harcmistrz Zygmunt Figol. Grono instruktorów bardzo imponujące. Wszyscy równym krokiem. Lewa, lewa. Witamy gromady zuchów i zuch mistrzów. Zuchy wszystkie machają. Zuchy, obudźcie się. Witamy harcerzy. Pierwsza drużyna imienia Stefana Czarnieckiego. Druga drużyna imienia Tadeusza Kościuszki. Za patronów drużyny harcerzy wybierają bohaterów Polski. Generał Haller. Witamy serdecznie koło przyjaciół harcerstwa, bez którego nie byłoby możliwe prowadzenie pracy harcerskiej. We welcome the Parents Association supporting the programs of Polish Scouting. The koło przyjaciół w Chicago, które już istnieje ponad 60 lat, w tym roku 45 lat ośrodka harcerskiego na północnym Wisconsin. I koło przyjaciół z Harrison, dziesięciolecie obchodzi już. Witamy serdecznie. And we welcome to all of these scouts who got to ride instead of march. A wam się udało i nie musicie maszerować, ale będziecie wracać z powrotem, nie na rydwanie. Witamy też starsze harcerstwo. To ci, którzy już przeszli przez szeregi harcerskie, a jeszcze chcą pomagać i pamiętają o swoim prawie i przyrzeczeniu. Że CPS w szkole? To nie jest szkoła. To jest to. Gifted Centrum Szkoleniowe. Witamy przedstawicieli szkoły CPS. Szkoła po raz pierwszy w tym roku pojawiła się na naszej paradzie. Tym bardziej was gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Szkoła uczy między innymi właśnie w języku polskim studentów różnych narodowości, w tym także naszych rodaków. And we welcome Henryk Sienkiewicz Polish School from Summit, Illinois. Principal Elizabeth Poremban, PTA President Renata Kaleczak. The religion class coordinator is Kim Gajkruta. Over 440 students, 18 teachers. And extra activities include teaching Polish to English speakers, two dance ensembles, and a student council. They are named after the Nobel Prize-winning author Henryk Sienkiewicz, known for his trilogy and Quo Vadis. Polska Szkoła imienia Henryka Sienkiewicza nosi, jak wiemy, imię sławnego polskiego pisarza, laureata
Literackiej Nagrody Nobla. Szkoła powstała w 1969 roku na południowo-zachodnim przedmieściach Chicago. Działa już od 44 lat, a obecnie mieści się przy parafii Świętego Józefa. Związek Klubów Polski. Witamy organizatora tegorocznej i wszystkich, w większości poprzednich parad. Związek Klubów Polskich został założony w 1928 roku. Prezes Tadeusz Czajkowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tegorocznej parady, jest razem z nami. Drodzy Państwo, Związek Klubów Polskich zrzesza kilkadziesiąt klubów nawiązujących żywe kontakty z regionami Polski południowej, północnej, wszystkimi tymi, którzy chcieliby podtrzymać więzi z Polakami i z Polską. Stowarzyszenie Ułanów Polskich imienia generała Kościuszki, przypomnijmy, działa na terenie Chicago od 1903 roku. Uczestniczy w wielu patriotycznych uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Celem jest propagowanie historii, tradycji, jak Państwo słyszą, także tradycji ludowych. Which reminds us of our ties with our homeland and all those home places that we hold dear. And now we welcome the Polish and Slavic Federal Credit Union, the largest Polish financial institution outside of Poland. They're participating with us for the fourth year in a row. 78,000 members, $1.5 billion in assets. Maybe they could issue a loan to the state of Illinois. Federally insured, 3 branches in Illinois, Mount Prospect, Norridge, and Bridgeview. The credit union supports Polish American organizations, schools, churches, and cultural events. Szanowni Państwo, z dumą prezentujemy Państwu Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. To Unia, która jest największą instytucją finansową poza granicami Polski, ale także zarazem największą etniczną unią kredytową w całych Stanach Zjednoczonych. Aby potwierdzić, że rzeczywiście tak jest, mają ponad 1,5 miliarda dolarów w aktywach i ponad 78 tysięcy członków. To Polska Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. And a warm welcome to another Polish school from Norridge, Illinois, Jan Kochanowski Polish School, under the auspices of the Alliance of Polish Clubs. The school is a successor to Vincenty Witos Polish School, meets at Ridgewood High School in Norridge. Over 200 students, fully computerized. Teachers attend ongoing seminars to learn latest techniques. The principal is Daniel Lach, assistant principal Anna Majewska, PTA president Barbara Krzysztofczyk. And also under the auspices of the Alliance of Polish Clubs, the John Paul II Alliance of Polish Poets, formed in 2006. 20 members meet for discussion and networking. The founder is Mrs. Alina Szymczyk. Polska Szkoła imienia Jana Kochanowskiego już przeszła przed główną trybuną. To szkoła, która działa aktywnie w Norwich. Ma swoją siedzibę w Ridgewood High School w Norwich. Jest prowadzona przez dyrektor panią Danielę Lach, ale także przez zastępcę panią Annę Majewską. Także pozdrawiamy Zrzeszenie Literatów Polskich imienia Jana Pawła II. Ponad 20 członków. Założycielem jest Anna Szymczyk, która także jest obecna na tegorocznej paradzie. Pozdrawiamy zatem wszystkich członków Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago.
Również witamy na naszej paradzie Fundację Parafii Strzelce Wielkie. Na czele Fundacji Parafii Strzelce Wielkie, organizacji, która została założona w celu pomocy budowy kościoła w Polsce, jest pan Stanisław Chwała. Pozdrawiamy wszystkich członków fundacji, która niezwykle dzielnie wspiera swoich rodaków w Polsce. I już jest z nami Towarzystwo Dolnośląskie w Chicago. Obchodzi, kochani, w bieżącym roku 15-lecie istnienia. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy pochodzą właśnie z Dolnego Śląska, ale wszystkich również sympatyków, bo wiemy, że towarzystwo skupia bardzo wielu przyjaciół. Pozdrawiamy Towarzystwo Dolnośląskie, które ma w tym roku 15-letnie urodziny. Witamy także po raz pierwszy na tegorocznej paradzie Klub Polsko-Amerykański Łowiecki Ostoja. To oczywiście wszyscy ci, którzy kochają nie tylko lasy, ale kochają właśnie łowiectwo. Po raz pierwszy z nami są na paradzie, tym bardziej chcielibyśmy was powitać serdecznie i pogratulować. Pięknie wyglądacie w tych właśnie myśliwskich mundurach. We welcome these groups that are under the auspices of the Alliance of Polish Clubs, the Strzelce Wielkie Parish Foundation, which is building a new church in its hometown. The folk theater company, Rzepicha, which has numerous performances in the Chicago area. And the Lower Silesian Society, people who come from that area and have so many things in common, as well as those beautiful green-uniformed Polish-American Hunting Club members, Hunting Club Ostoja. And now we welcome the Friends of Rokczycki Area Club, celebrating 18 years of activism with President Jan Kopecz. Rokczyce celebrated 650 years of becoming a city granted by Polish King Casimir the Great. The club sponsors many fundraising events to aid handicapped children. Klub Ziemi Rokczyckiej, wielkie brawa, przemaszerował przed sekundą, przed Trybuną Honorową. Istnieje od 18 lat. Prezesem klubu i jednym z założycieli jest Jan Kopecz. Gratulujemy owoców działalności temu klubowi. A teraz już klub województwa białostockiego, założony w 1937 roku, obchodzący swoją 75. rocznicę. Organizacja zbiera fundusze, które przekazywane są na rzecz potrzebujących, do szpitali, do domów dziecka i do fundacji niosących pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. A warm welcome to the Białystok Province Club, founded in 1937. The group is celebrating its 75th anniversary. They organize events to raise funds for orphanages, hospitals, and other charitable groups.